Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Periodista Marta. Witam Was z miejscowości Limone sul Garda nad jeziorem Garda we Włoszech. Jest godzina 9 i ja czekam tutaj na promenadzie na mojego gościa. Na mojego gościa, kolegę, kolarza, którego bardzo szanuję i bardzo lubię i z którym dzisiaj będę miała wielką przyjemność porozmawiać. To Cesare Benedetti, Czarek z drużyny Bora Hansgrohe, który, jak wiecie, ma polskie obywatelstwo, jeździ w koszulce reprezentacji Polski, ale pochodzi dosłownie z miejscowości położonej kilkadziesiąt kilometrów stąd, z Rovereto. I akurat w tym czasie, kiedy ja tutaj jestem, jest w tych okolicach i mamy okazję się spotkać. Ale zanim ta rozmowa, to pokażę Wam widoczek, który nam będzie towarzyszył. Zapraszam. Zapytać o Sagana, bo jeździłeś z nim, to jest informacja no, z ostatnich dni, kolarski świat tym żyje, wielu kolarzy, drużyn mu dziękowało, gratulowało. Jak ty myślisz, jaki będzie ten peleton bez niego i jak będziesz go wspominał? No, Peter to gwiazda, myślę, że dużo zrobił dla kolarstwa, w sensie, że nie był gwiazdą tylko na rowerze, ale też poza wyścigami, nie? Także myślę, że ściągnął dużo sponsorów, dużo interes na kolarstwo. Dla mnie to, no, on to wyjątkową osobą, nie? Miałem przyjemność z nim się ścigać i zawsze już często wspominałem już w wywiadach, ale dla mnie to Sanremo w roku 2017, kiedy drugi był, no, Polak wygrał, bo Kwiatow wygrał. O paznokieć. Ale dla mnie był wyjątkowy dzień, bo musiałem pracować dla Petera wyjątkowo między Cipressą a Poggio, a do tej pory na Sanremo nigdy nie przejeżdżam Cipressę w pierwszej grupie, nie? Także miałem trochę wątpliwości przed wyścigiem, ale wtedy to dyrektor do mnie mówi: nie martw się, to masz siłę, żeby to robić. I ja jadę, wiesz, z Peterem na kole, to mówię, no, nie można, nie istnieje, że nie dam rady, nie? I właśnie tak było. I dałem radę nawet dobrze. I wiesz, i zauważyłem, że mentalnie mogłem robić jeszcze taki kroczek do przodu. I mentalnie, i fizycznie, nie? Także w tamtym dniu mogłem trochę ponad limitem jechać, nie? I to był dla mnie też dla przyszłości takie zużyteczne, nie? Bo on powiedział: dobra, mogę coś więcej robić. No i emocjonalnie też pamiętam, ja byłem z nim aż do Poggio, a potem słyszałem w radiu, jak atakuje, nie? Tam, jak Peter atakuje na Poggio, i potem już nic nie słyszałem, to musiałem jeszcze przyjeżdżać i przyjechać na metę, żeby się dowiedzieć, co się stało, nie? Mówię, drugi, bo Kwiatow wygrał, to się też mnie cieszy, ale... Ale to był ten słynny finish, to zdjęcie, które jest pokazywane, ten rzut roweru Kwiato i Sagana i ten naprawdę obłysk szprychy, tak, zwycięstwo. No, od tego momentu to był dla mnie cel kariery też, wygrać Sanremo z Peterem, nie? Nie udało się,
ale to z co finału też wygraliśmy. No, jasne. Kilka dni temu oficjalnie została podana informacja, że zostajesz w Boże i dalej ta historia twoja z tą drużyną trwa, że jesteś z nią od początku, przeszedłeś wszystkie szczeble, wszystkie poziomy. Teraz w ogóle wydaje się, że następuje kolejny przełomowy moment dla tej ekipy, bo przychodzi do niej no wielka gwiazda, Kolarz, jeden z najgorętszych nazwisk w peletonie obecnie, ale też jeden z najlepszych kolarzy na świecie teraz, bez wątpienia, czyli Primož Roglič. Jak ty, jak pomyślisz sobie o tym kolejnym roku, to co świta tobie na razie w myślach? No, tak jest, tak jak mówisz, 2024 to będzie mój 15 sezon z tym samym drużyną. Z tą samą drużyną, drużyna Ralfa Denka. To dla mnie było naturalnie rzeczywiste, że jak moja kariera idzie dalej, to będzie tutaj w tej drużynie. To jest właśnie wiadomość ze wczoraj, że Roglič będzie się ścigał u nas. Myślę, że to kolejna motywacja dla wszystkich. Wyjątkowo dla kolarzy i drużyny. No, mogę powiedzieć tak samo, jak mówiłem przed chwilą o Petera, nie? Jak się ma w drużynie kolarz, który wiadomo, że jest z innego poziomu i może naprawdę wygrać wielkie tury i nie tylko, to myślę, że pomocnicy też dostając mentalnie coś więcej, nie? Jak normalnie dla, powiedzmy, dla normalnego lidera umiesz udać 100%, może być dla takiego jak Petera, to udać się 110%. Dokładnie, to taki kolarz ciągnie całą ekipę do góry, nie? I to myślę, że w kontekście też przygotowania fizycznego, ale też wszelkich rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, no wszystkiego, prawda? No, psychologicznie też dla innych kolarzy. No i też fajna reklama dla sponsorów. Po tej sytuacji, która była ostatnio, to z tymi ekipami, z Jumbo, z Quickstepem, po tej Vuelcie, gdzie było to zamieszanie w holenderskiej drużynie. No i myślę, że tam był taki dla Roglicy taka chwila, że musiał gdy coś zdecydował, zrobić, że już czas dla niego też, nie? Od kiedy jest zawodowcem, to pierwszy raz jak zmieni drużynę. Także dla niego też może być coś dodatkowa może motywacja. Dobry moment właśnie dla niego na ten nowy bodziec. To jak się spotkamy następnym razem, to poopowiadasz, jak tam na zgrupowaniach czy na wyścigach dzieli się czas z Primožem. A teraz jeszcze zakończmy może naszą rozmowę refleksją, bo takie jest październikowe słońce, co prawda mocne, ale już takie widać, że to jest październik. I tak jakoś ta atmosfera, tutaj otoczenie, w którym siedzimy, mnie tak do refleksji jednak trochę prowokuje. To poprosiłabym Ciebie o wspomnienie tego etapu na Giro, kiedy właśnie tu jechaliście i wyścig przejeżdżał przez Twoją miejscowość, z której pochodzisz. Ja Ci powiem, że dla mnie to było... Ja to cały czas widzę. Po prostu ja tak byłam przyklejona do transmisji telewizyjnej, bo ja też to miejsce bardzo lubię, jakoś się z nim trochę związałam i też właśnie pamiętałam o tym, że ty stąd pochodzisz, że będziesz jechał przez swój dom, można powiedzieć. Jak wspominasz ten dzień? No, był taki dzień jak na początku, był taki dzień jak teraz, bo niebieskie nie było, potem na końcu padało, ale w sumie ciepło. Teraz nie jest normalnie, że siedzę tutaj na krótko, bo taki wyjątkowy październik, tak. Ten... Niestety te zmiany klimatyczne to mają wpływ, chyba. No tak, w sumie znałem prawie od samego początku, bo start był trochę daleko stąd.
ale myślę, że od kiedy przyjeżdżaliśmy nad jeziorem, to znałem każdy kawałek drogi. Także wiedziałem, co na mnie czeka. Dostałem wolną rękę, żeby spróbować się zbierać do ucieczki. Daliśmy radę właśnie. Ja byłem w ucieczce z Patrykiem Poradem o drużynę, kolega o drużynę. I właśnie tutaj, tuż przed Limonem, nie? Daliśmy radę się zbierać z ucieczki. Walka była dosyć ogromna. Ale był też chyba jedyny etap, gdy ucieczka nie przyjechała do mety i same liderzy walczyli o zwycięstwo, nie? Chyba Almeida wygrał ten etap na Monte Bondone, nie? I mi to fajnie, jak byliśmy na Montevelo, już zacząłem czuć, wiesz, już miałem trochę, na ostatnich 2 km to miałem wiesz, te odczucie w jak się mówi, gęsta skórka, no. Nie? Bo wiedziałem, co na mnie czeka, jak przejeżdżałem przez wioskę, przez Rondo Kenis, to był coś wyjątkowego, nie? Nie każdy kolarz ma możliwości przejechać przez wioskę, gdzie się urodził, na Grand Tourze i do tego na pierwszej linii, bo no właśnie. Od początku do końca wioski byłem pierwszy w ucieczce, to takie, coś takiego zostaje. I mówili o tym komentatorzy, ja akurat w tym momencie słuchałam brytyjskiego komentarza, kiedy przejeżdżał wyścig przez swoją miejscowość, to dużo o tym mówili, także poszło to w świat, uwierz mi. To zostaje w sercu. Za parę lat będę zapomniał o wynikach, nie? Ale takie emocje zostają. No tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że to Giro też jest dla ciebie wyścigiem wyjątkowym, nie tylko ze względu na to pochodzenie i tak dalej, ale na to, że no, wygrałeś etap na Giro, więc zawsze jedziesz jako... I to też było przypominane, kiedy jechałeś właśnie przez tę swoją miejscowość. No tak, wygrałem etap. To już 4 lata temu, no, ale, dwa lata temu z Indlejem to wygraliśmy też Giro, nie? To nawet coś większego, nie? Właśnie. I to też. Nie? Tak, to też pewnie niesamowite odczucie. No to Giro fajnie też pisze twoją karierę i twoje takie wspomnienia i w ogóle wszystko, bo duże są związki, takie dość emocjonalne. Fajne rzeczy ci się udało w Giro zrobić, no. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy za rok dalej będzie okazja. Właśnie. Dobrze, Czarek, dziękuję ci bardzo. Ja też również dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Twój rower treningowy, taki, który masz tutaj w domu we Włoszech i sobie... To jest, tak? We Włoszech i w Polsce, także... Aha, czyli okej. Mam treningowy, mam jednego i tak, potem mam jeszcze 3 rowery suszowe, które podróżują z drużyną i 2 rowery czasowe. A jeszcze jakieś na przykład MTB czy gravel na off-season? Mam MTB i właśnie kupiłem gravel od Smeta i ten gravel będę cimał w Polsce. Tak. Zimowy rower. Gravel to jest przełajówka. No? A, przełajówka. Ale... Na zimę, tak. Okay. W sumie na Śląsku to dużo trasy tam. Żeby jeździć bez ruchu, tam w lesie, jest fajnie. Ja właśnie ten rower jutro będę musiał umyć porządnie, bo trzeba oddać się.
Aha, okej. Okay. Aha, no to po tym długim dystansie umyjesz. Tak, żeby mechanicy się używali. Aha, okej. Okay. Widzę, że tutaj też Band of Brothers, czyli wasza taka... Tu zostało to... Wasze tutaj hasło. To jest klej z taśmy, bo wczoraj to Schmidt dał mi takie ćwiczenia, takie, że... Ciężko było pamiętać, że musiałem pisać karteczkę i nakleić karteczkę na formę ci na ramę, robi na Chiny. No. Okej. Okay. 53 no. minuty przyjechałem. No, tutaj. 25, trochę gadaliśmy, bo chodź. No. Półtorej godziny się za. Trochę gadaliśmy, no ale materiał jest godny tego gadania. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu z Czarkiem Benedetti. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję też, że chłonęliście trochę tej atmosfery tego pięknego miasteczka, jakim jest Limone sul Garda. I jednocześnie chciałabym wam powiedzieć, że pełną wersję tej rozmowy, czyli też taką z innymi tematami, jakie poruszaliśmy, możecie przeczytać na mojej stronie internetowej www.periodistamarta.pl. Link bezpośredni do tego wywiadu zostawiam wam w opisie tego filmu. Przypominam też, że możecie mnie wspierać za pośrednictwem serwisu Patronite. Jeżeli podobają wam się tego typu wyjazdowe materiały, spotkania z ciekawymi ludźmi i chcielibyście ich więcej oglądać, to każda pomoc finansowa z waszej strony pomoże mi właśnie takie wideo realizować. Tymczasem poproszę o polubienie tego filmu, o subskrybowanie mojego kanału i do zobaczenia w kolejny poniedziałek o godzinie 19:00. Ciao, ciao!